Cześć i czołem, kluski z rosołem. Witajcie na kanale Polski Daily. Nazywam się Paulina Lipiec i w dzisiejszej lekcji nauczę Was trybu rozkazującego, czyli imperative. Przygotowałam dla Was slajdy i ćwiczenia, a Wy przygotujcie sobie zeszyt, kartkę papieru i długopis i trochę czasu, bo będziemy rozmawiać o trybie rozkazującym bardzo kompletnie. Będzie dużo informacji. Będę mówić po polsku, ale nie martwcie się, bo możecie włączyć sobie też napisy po angielsku. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie subskrybuj. Dzięki temu więcej osób będzie mogło obejrzeć moje lekcje. A teraz zaczynamy. Zanim zaczniemy lekcję po polsku, chcę, żebyście wszystko dobrze rozumieli. Dlatego przetłumaczyłam kluczowe słowa na angielski. Będziemy mówić dzisiaj o trybie rozkazującym, imperative. Pojawi się słowo wzór, a pattern, rozkaz, an order, koniugacja, odmiana, conjugation, liczba pojedyncza, liczba mnoga, plural, końcówka, an ending, odmieniać, to conjugate, przeczenie, a negation, aspekt dokonany, perfect aspect i aspekt niedokonany, czyli imperfect aspect. No dobra, to zacznijmy od bardzo podstawowych informacji. Żeby dobrze rozumieć tryb rozkazujący, musicie umieć odmieniać, koniugować czasowniki. I musicie wiedzieć, że w języku polskim mamy 3 albo 4 koniugacje. To zależy, kto tego uczy. Jedną z podstawowych, pierwszych koniugacji, których się uczycie, to koniugacja MŚ. To znaczy, że czasowniki w czasie teraźniejszym, czyli present tense, mają takie końcówki jak M, to końcówka dla ja, dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, a druga osoba liczby pojedynczej, ty, ma końcówkę sz. I tutaj mamy takie czasowniki właśnie grać, czy pamiętać i dużo, dużo innych słów. Żeby zrobić tryb rozkazujący drugiej osoby liczby pojedynczej, czyli ty, musimy odmienić czasownik. I co ciekawe, musimy go odmienić w trzeciej osobie liczby mnogiej. Third person plural. Oni, one. Jeśli umiesz odmieniać, to wiesz, że trzecia osoba liczby mnogiej dla grać, to grają. Grają. I tutaj mamy taką bazę, podstawę czasownika. To jest gra i końcówkę, czyli suffix, ją. I od tej odmiany, od tej formy musimy usunąć, to remove, musimy usunąć on. Dzięki temu mamy graj, graj. I to jest nasza forma, tę formę właśnie chcemy. Graj znaczy play, as an order, to jest rozkaz, graj. Dokładnie taki sam wzór mamy dla czasownika pamiętać. Ja pamiętam, ty pamiętasz, umiemy odmieniać, wiemy, że pamiętać należy do koniugacji MŚ, bo odmieniamy pamiętam, pamiętasz. Wtedy musimy postawić ten czasownik w trzeciej osobie liczby mnogiej oni. Oni pamiętają. Usuwamy on. To we remove on. Usuwamy on. I mamy formę pamiętaj, pamiętaj. I tutaj jest ważna informacja, którą ja sobie napisałam na dole, ale chciałam Wam powiedzieć od razu, że jeśli uczycie się trybu rozkazującego, to na pewno wiecie już, czym jest aspekt czasownika. Ale przypomnę na chwilę. Większość polskich czasowników ma przynajmniej dwie formy. Aspekt niedokonany i aspekt dokonany. I
czasowniki o tym samym znaczeniu mogą należeć do różnych wzorów koniugacji, do różnych koniugacji. Niedokonany może na przykład należeć do MŚ, a dokonany do M, iż, ysz, czy innej koniugacji. Więc warto o tym pamiętać, bo przez to będziemy inaczej tworzyć tryb rozkazujący. No dobrze, ten wzór myślę, że był dość prosty. Mam nadzieję, że go zrozumieliście. I teraz zrobimy krótkie ćwiczenie. Wszystkie czasowniki w tym ćwiczeniu są w aspekcie dokonanym. Zrobiłam to specjalnie i za chwilę wytłumaczę Wam dlaczego, ale wszystkie one należą do koniugacji MŚ, więc wzór jest taki sam. Zacznę z Wami, a potem możecie zapauzować wideo, zatrzymać wideo i spróbować zrobić to ćwiczenie sami, a ja przejdę do następnej części lekcji. A więc mamy czasownik posprzątać. Odmieniam go w trzeciej osobie liczby mnogiej. Oni posprzątają. Usuwam końcówkę on i mamy słowo posprzątaj. Ale możesz mi zadać pytanie, okej, ale oni posprzątają, to nie jest czas teraźniejszy. I tak i nie, bo odmiana czasowników dokonanych, a wszystkie tutaj są dokonane, z końcówkami czasu teraźniejszego tworzy czas przyszły. Nie mamy specjalnych końcówek dla czasu przyszłego. Używamy tych samych końcówek, co w czasie teraźniejszym, ale z czasownikami dokonanymi znaczenie jest w czasie przyszłym. To jest troszkę skomplikowane. Najważniejsze, że one wszystkie odmieniają się tak samo, więc możecie spróbować zrobić to ćwiczenie sami. A teraz możemy przejść do drugiego wzoru. Mamy tutaj tylko dwa wzory. Mamy w języku polskim, jak powiedziałam, trzy lub cztery koniugacje, ale w trybie rozkazującym mamy tylko dwa wzory. Więc jeśli czasowniki odmieniają się inaczej niż we wzorze MŚ, w koniugacji MŚ, to znaczy, że należą do drugiego wzoru. Wszystko, co w pierwszej osobie liczby pojedynczej ja kończy się na E, będziemy zmieniać w ten sposób. A więc bierzemy czasownik, który dla ja ma końcówkę E. Patrzymy na formę dla ty. Nasza forma tutaj to ty wypijesz. Usuwamy końcówkę esz, całą końcówkę esz i ta baza to jest nasz tryb rozkazujący. Wypij, drink. Tak samo będzie dla czasownika nosić. Ja noszę, ty nosisz. Patrzę na noszę, widzę, że mamy e. Dobrze, to już wiemy, który wzór. Odmieniamy osobę ty, ty nosisz i mamy formę noś. Ale teraz mnie zapytasz, dlaczego mamy tę kreskę? Dlaczego jest noś, a nie nosi? A więc, litera I tutaj ma dwie funkcje. Jedną funkcją jest tworzenie sylaby. Iż. I to możemy usunąć. Ale ona ma też drugą funkcję. I drugą funkcją jest zmiękczanie, softening litery S. Dlatego SI i S z kreską to ten sam dźwięk. To jest tylko kwestia, jak to piszemy. Więc kiedy usuwamy końcówkę w takiej sytuacji, musimy postawić kreskę nad S, żeby dźwięk był ten sam. Więc zostaje nam noś. I mamy tutaj kolejne ćwiczenie. A tutaj są odpowiedzi. Niestety, nie wszystkie czasowniki odmieniają się zupełnie regularnie według tych dwóch wzorów. Niektóre z nich potrzebują dodatkowej końcówki. Na przykład czasownik zamknąć, to close, to lock, należy do tego drugiego wzoru,
ponieważ w osobie ja, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, kończy się na m, więc potrzebujemy formy ty. Ty zamkniesz. Usuwamy jesz i esz i zostaje nam dużo spółgłosek, a lot of consonants. I w takiej sytuacji dodajemy końcówkę i. Tak samo, dokładnie ta sama sytuacja jest przy czasowniku zacząć. To jest specjalny czasownik, ponieważ nie tylko w trybie rozkazującym jest trochę nieregularny, ale też jego normalna odmiana jest trochę nieregularna, bo dostaje dodatkową literę N. Dlatego mamy ja zacznę, ty zaczniesz. I znowu wiemy, że potrzebujemy formy ty, ty zaczniesz. Usuwamy jesz, końcówkę i mamy dwie spółgłoski. Psz, n. Byłoby trudno powiedzieć zacznę. To znaczy, dla Polaków nie byłoby aż tak trudno, ale łatwiej jest powiedzieć zacznij, zacznij, start. Trzeci przykład to czasownik obejrzeć, to watch. To jest aspekt dokonany od oglądać. Format dla ty to obejrzysz. Jeśli usuniemy isz, no to zostaje nam obejrz i musimy dodać ej. Tutaj łatwo akurat jest wiedzieć, czy dodajemy i czy ej, bo to się akurat zgadza z odmianą. Czyli jak tutaj mieliśmy w zamkniesz jesz, no to dodajemy i. Zaczniesz jesz, dodajemy i. Obejrzysz ysz, twarda końcówka, dodajemy i. Chodzi o te spółgłoski na końcu. N jest głoską, która może zostać zmiękczona. It can be softened. Dlatego dodajemy i. No a ż nie może zostać zmiękczone. Więc dodajemy i. Może to jest troszkę skomplikowane, ale myślę, że poradzicie sobie z tym bez problemu. Chcę Wam jeszcze pokazać kilka czasowników, które, no cóż, zawsze są nieregularne. Trzeba się ich nauczyć na pamięć. Przeczytam je Wam i szybko przetłumaczę. Być, bądź. Be. Chcieć, chciej. Want. Iść, idź. Go. Jechać, jedź. Go. Mieć, miej. Have. Płacić, płać. Pay. Prosić, proś. Ask. Stać, stój. Stand or wait. Usiąść, usiądź. Sit down. Wziąć, weź. Take. Stać, wstań. Get up. Zrozumieć, zrozum. Understand. Jeśli macie jakieś pytania na temat nieregularności związanych z trybem rozkazującym, napiszcie mi komentarz albo maila. Na początku lekcji powiedziałam, że nauczę Was też, jak tworzyć tryb rozkazujący dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej, czyli my i wy. I to jest super łatwe, na szczęście. Bo wystarczy, że sobie utworzymy formę dla ty i mamy tutaj czasownik czekać, to wait. I jeszcze raz, czekać należy do wzoru msz, do koniugacji msz, bo mamy dla ja, więc musimy odmienić go do trzeciej osoby liczby mnogiej, oni, one, oni czekają, usuwamy on, mamy formę czekaj. I żeby powiedzieć let's wait, dodajemy my na końcu. Czekajmy. A you guys wait, czekajcie. Znacie już te końcówki, bo to są normalne końcówki czasu teraźniejszego. Nic specjalnego. A teraz ćwiczenie. Zamieńcie te czasowniki z listy, na pierwszą i drugą osobę liczby mnogiej trybu rozkazującego. I ja Wam pomogę. Znacie już być, bo być jest nieregularne, więc nie musicie tutaj używać wzoru.
Wystarczy, że pamiętacie formę. Jaka jest forma dla być? Bądź. I dodajemy. Bądźmy, bądźmy. Bądźcie, bądźcie. I tyle. A czasownik zobaczyć? Musimy najpierw zdecydować, do której koniugacji należy. Ja zobaczę, zobaczę. Ok, to jest nasz drugi wzór. Jeśli mamy e, to patrzymy na formę dla ty. Ty zobaczysz. Usuwamy ish, mamy zobacz. I dodajemy końcówkę dla my. Zobaczmy. I dodajemy końcówkę dla wy. Zobaczcie. Zobaczmy, zobaczcie. Resztę zróbcie sami. Teraz możemy się nauczyć, jak utworzyć tryb rozkazujący dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, on, ona, ono, i dla trzeciej osoby liczby mnogiej, oni, one. I znowu przejdziemy przez wszystkie formy. Mamy czasownik ugotować, to cook. Ja ugotuję, ok, patrzymy na formę, ty ugotujesz. Usuwamy esz, mamy formę ugotuj. Ugotujmy, ugotujcie. Tyle jeśli chodzi o te osoby. Ale dla on, ona, ono i oni, one potrzebujemy nowego słowa. I to słowo pomocne, słowo posiłkowe, to niech. Możemy to tłumaczyć jako takie let. To nie jest dokładnie to samo, ale funkcjonuje podobnie. I jakiej formy używamy dla czasownika? Używamy normalnie formy czasu teraźniejszego, a dla czasowników dokonanych czasu przyszłego. Więc jeśli powiemy on ugotuje, to znaczy he will cook. A niech ugotuje, to znaczy let him cook. Niech ugotują, let them cook. Oni ugotują, they will cook. Nic specjalnego, dokładnie te same formy i te same końcówki, które już znacie. I następne ćwiczenie. Zamieńmy je na trzecią osobę liczby pojedynczej i mnogiej w trybie rozkazującym. Weźmy słowo zarobić, to earn. Musimy to odmienić. Ja zarobię, ty zarobisz, on, ona, ono zarobi. Dodajemy słowo niech. Niech zarobi. My zarobimy, wy zarobicie, oni, one zarobią. Niech zarobią. Let them earn. Niech zarobią. A teraz czas na pauzę. Zróbcie wszystkie. I na końcu coś jak ciekawostka, bo raczej nie używamy trybu rozkazującego dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli dla ja, bo nikt sobie nie rozkazuje, ale mamy taką formę niech pomyślę, to znaczy let me think. Są takie czasowniki, gdzie ten rozkaz dla pierwszej osoby miałby sens. Na przykład, kiedy jemy obiad i ktoś nam przeszkadza albo zadaje nam pytania, a my chcemy powiedzieć let me finish. To wtedy możemy powiedzieć daj mi skończyć, co jest dosłownym tłumaczeniem let me finish, ale możemy też powiedzieć niech skończę i zaraz ci odpowiem. Ale ta forma niech pomyślę jest w użyciu, używamy jej często, więc możecie po prostu ją zapamiętać. I ostatnia część naszej lekcji to przeczenia, czyli negations. Napisałam tutaj po raz pierwszy czasownik w dwóch formach aspektowych. Sprzątać to clean, posprzątać to clean. Po lewej stronie mamy aspekt niedokonany, po prawej stronie mamy aspekt dokonany. Kiedy używamy normalnej formy, chcemy po prostu powiedzieć komuś clean, to użyjemy aspektu dokonanego. Posprzątaj, posprzątaj. Ale kiedy
prosimy tę osobę, żeby posprzątała kilka razy i w końcu jesteśmy zirytowani, zdenerwowani, to wtedy możemy użyć aspektu niedokonanego i powiedzieć: sprzątaj. Ale to brzmi bardzo agresywnie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy ktoś kulturalny, z opanowanymi, normalnymi emocjami mówi do znajomego: otwieraj, bo chyba tylko włamywacz albo ktoś agresywny może powiedzieć: otwieraj drzwi, open the door. Normalnie powiedzielibyśmy: otwórz drzwi. Ale jeśli używamy negacji i chcemy dodać nie do naszego czasownika w trybie rozkazującym, to musimy użyć aspektu niedokonanego. Nie sprzątaj. Don't clean. Napisałam też czwartą formę. Nie posprzątaj. Ale tej formy nie używamy. Może w jakimś regionalizmie, może w jakiejś bardzo szczegółowej, specyficznej sytuacji, ale na co dzień nie używamy nie z czasownikiem dokonanym w trybie rozkazującym. Ok? Więc w ogóle jej nie pamiętajcie, nie uczcie się. Posprzątaj, aspekt dokonany dla pozytywnego trybu rozkazującego i aspekt niedokonany dla negacji. To warto zapamiętać. I na koniec jeszcze jedno krótkie ćwiczenie. Czasowniki na liście już są w trybie rozkazującym. Wszystkie są w aspekcie dokonanym, bo tak tego używamy. I Twoim zadaniem jest zamienić na tryb rozkazujący, ale w negacji. Więc mamy czasownik zadzwoń, call. Jeśli chcemy powiedzieć don't call, to musimy pomyśleć, jaki jest aspekt niedokonany od zadzwonić. I to jest oczywiście dzwonić. Więc tryb rozkazujący negatywny będzie nie dzwoń. Nie dzwoń. I tutaj mamy odpowiedzi. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że się dużo nauczyliście. Na mojej stronie www.polskidaily.eu są dodatkowe ćwiczenia z trybu rozkazującego, które możecie sobie pobrać, wydrukować i uzupełnić na spokojnie. A jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zostawcie mi kciuk w górę i kliknijcie na przycisk subskrybuj. Zapraszam Was też na moją stronę, gdzie jest bardzo dużo różnych ćwiczeń, materiałów, są podcasty i regularnie w weekend są spotkania, lekcje na Zoomie, na których rozmawiamy, uczymy się gramatyki i uczymy się słownictwa. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia!